Nasze pytania po co rozpoczęliśmy od refleksji nad zasadnością postu, poszczenia i jakie miejsce może mieć w naszym życiu ta praktyka obecna w prawie wszystkich religiach, ale właściwie nie tylko w religiach, po prostu praktyka będąca częścią kultury człowieka. Zastanawialiśmy się też, po co modlitwa, dlaczego czynność umysłu, którą kojarzymy zwykle z bardzo intensywnym, modlitewnym namysłem, może być widziana jako część po prostu higieny umysłowej, takiego momentu zatrzymania namysłu, oczyszczenia, skoncentrowania się na tym, co najważniejsze. I chwilę zatrzymaliśmy się nad sensem również muzyki. Dlaczego dźwięki są takie ważne, dźwięki uporządkowane w jakąś harmonijną całość i dlaczego wprowadzają w nasze życie jakiś spokój, którego bez muzyki chyba tak łatwo nie osiągnęlibyśmy. Dzisiaj chciałbym zapytać i postawić kolejne pytanie, po co poezja? Myślę, że to pytanie musiało się pojawić w tym kontekście, bo dla wielu z nas poezja to nie jest tylko przykry obowiązek związany z edukacją szkolną, ale przede wszystkim jakiś moment szczególny w rozumieniu tego, kim jesteśmy. Poezja to nie tylko ważne nazwiska poetów żyjących czy zmarłych dawno czy niedawno, ale to również część naszego dziedzictwa religijnego. Nieprzypadkowo najważniejszą częścią Biblii Starego i Nowego Testamentu są psalmy. Właśnie poezja, którą cytuje Jezus, którą cytują święci, teologowie, którymi modlą się ludzie religijni do dzisiaj, zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie. To jest ten wspólny bagaż estetyczny, którym oddycha cywilizacja Zachodu, a dzięki jej ekspansji te psalmy stały się częścią tak naprawdę globalnego dziedzictwa. W podobnym duchu może powiedzieć mistycy różnych religii, jak chociażby Rumi, wielki mistyk islamu, sufi, który jest uważany za jednego z najbardziej popularnych poetów amerykańskich. Właśnie w tłumaczeniach oczywiście na angielski, ale miłośnicy poezji po prostu czytają jego wiersze, nie zastanawiając się, kto w jakim celu je napisał. Po prostu czują, że one, wiersze Rumiego, przenoszą ich w inną rzeczywistość. Oczywiście każdy z nas mógłby dopowiedzieć swoją listę poetów i wierszy, które dla niego są ważne. Ja też to zrobię. Miałem szczęście, mam szczęście, że poznałem trójkę największych poetów polskich. Z niektórymi nawet się przyjaźniłem. Zachowuję jako najcenniejsze pamiątki, dedykacje na książkach, kartki, jakie od nich otrzymałem, czy wspominam godziny rozmów, które były dla mnie bardzo istotne. Nie chcę wprowadzać jakiejś gradacji, kto ważniejszy, kto mniej ważny. Po prostu każdy z tej trójki, którą wymienię za chwilę, wniósł w moje życie jakiś istotny wymiar, którego bez spotkania z nimi, bez spotkania z ich wierszami, z ich poezją, prawdopodobnie bym był pozbawiony, byłbym uboższy o to, co wnieśli swoją poezją. Pierwszy z nich, po prostu znałem go najdłużej i najwięcej czasu z nim spędziłem i często wracam do jego poezji, to jest Tadeusz Różewicz. Poeta, który przez niektórych, i ja do nich należę, jest uważany za absolutnie największego
poetę piszącego po polsku, który potrafił w sposób zupełnie nieporównywalny z nikim innym i z niczym innym dać rzeczy słowo, zwłaszcza rzeczy, jaką była rzeczywistość po 1945 roku, kiedy musieliśmy się uczyć na nowo języka i uczyliśmy się, przynajmniej ja uczyłem się tego języka z Tadeuszem Różewiczem. Tadeusz Różewicz był również autorem ciągle obecnym. To nie był poeta chwilowego zachwytu jakimś pięknem, estetyką, ale właśnie pilny obserwator, krytyczny obserwator naszej rzeczywistości, nie tylko tuż powojennej. Może w latach 50. był bardziej dyskretny, choćby z tego względu, że nie chciał pisać pod dyktando, nigdy nie poddawał się żadnym narzuconym z góry, czy z zewnątrz, czy z boku wskazówkom, zawsze słuchał własnego pulsu wewnętrznego, poetyckiego. I to jest w nim chyba najcenniejsze, to najbardziej w nim ceniłem i cenię do dzisiaj. Wracam do jego tomików. Jedna z półek jego książek jest chyba najczęściej przeze mnie odwiedzana, wtedy gdy nie potrafię poradzić sobie z marnością czasu, z nikczemnością ludzi, z własną słabością. Wtedy sięgam do Różewicza i on podpowiada, że to się skończy, że będzie inaczej, że będzie lepiej. Pamiętam nasze spotkania, czy to we Wrocławiu, czy w Konstancinie. To były zawsze chwile pełne pogody, pełne takiego przepytywania mnie ze znajomości jego poezji i zalecania, co mam przeczytać. Bardzo sobie cenię te ślady pamięci, ślady przyjaźni w mojej pamięci. Drugim poetą, o którym chciałbym powiedzieć słów kilka, to Czesław Miłosz. Kiedy wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie, mieszkaliśmy bardzo blisko siebie. Ja mieszkałem na ulicy Kopernika. Czesław Miłosz mieszkał 10 minut od Kopernika na Kazimierzu, na ulicy Bogusławskiej. Bywał w kościele jezuitów, ja miałem okazję bywać u niego i rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o kościele, ale czasem też o poezji. Bardzo sobie cenię dedykacje na różnych książkach, nawet na tłumaczeniach, bo tłumaczył też sporo. I w nim znajdowałem takiego mędrca, który z powagą odnosi się do tego, co się na jego oczach działo i dzieje. Był o 10 lat starszy od Różewicza, ale myślę, że ich wrażliwość była podobna, takie baczne obserwowanie tego, co się wokół nich działo. Miłosz do końca zachował niezwykłą przytomność umysłu, krytyczny stosunek do rzeczywistości wokół niego i tego uczyłem się od niego, że nie trzeba wpadać w pochopny entuzjazm, ale też nie trzeba ulegać depresji, bo życie jest wielobarwne, trzeba brać go takim, jakim ono jest. No i trzecia. Zostawiłem Wisławę Szymborską na koniec, nie dlatego, że mniej ją cenię od tych dwóch wielkich poetów, ale dlatego, że zajmuje takie osobliwe, szczególne miejsce w mojej lekturze, w moich lekturach wierszy. Nazwałbym to właśnie takim ulotnim, jak jej wiersze, jak chwila, które potrafiła zatrzymać i nazwać, jak w najsłynniejszym bodaj wierszu o kocie, któremu się pewnych rzeczy nie robi. Uczyła mnie właśnie patrzeć i słuchać oczyma całego kosmosu. I to jest czymś niepowtarzalnym, czego się właśnie od tego słuchu poetyckiego uczyłem i nadal się uczę, sięgając do jej tomików od Wisławy Szymborskiej. Poezja jest właśnie po to, żeby się nie zadowolić prozą życia, ale właśnie sięgać głębiej do poezji.